pierwszy raz będę płynąć sama, bez Bartka. Marek, jadę tyłem. Stopowicz, tak. Jak to Stopowicz, tak. Tam za mną, za plecami jedzą ptasie mleczko, to jest skandal. Postawię gienie i jedź. Ale my płyniemy na gieni, kochanie, płyniemy na żaglu w tym czasie. Lubię już na krawędzi i ja jestem taką osobą. Gotowi? Generalnie młotki, wszystkie haki, żeby ją wyciągnąć. Myślę, że to jest miejsce, gdzie stanęliśmy z tyłu, gdzie mieliśmy czas na to, żeby... Pani problem. Nie mój. Pani problem. No pani Matka, pani problem. Dokładnie. Dzisiaj po raz pierwszy w historii całego mojego życia żeglarskiego i historia naszego domu pływającego jest taka, że pierwszy raz będę płynąć sama, bez Bartka. Oczywiście będzie do pomocy Kasia i kolega nasz, Bartek, jako moi majtkowie. Majtki ubrane? Ja mam majtki na to. Kasia ma majtki. Ja mam same spodenki, ale to też chyba jako majtki. Jako kapitan mogę być bez majtek. Więc jesteśmy w Sugar Beach na St. Lucie i za chwilę będziemy ruszać w stronę Rodney Bay na północy, ostatnia zatoka w kierunku Martyniki. Więc trochę ekscytacji, ale jak zwykle stres jest. Bartek sprawdza, czy kajak jest dobrze zamontowany. Ja też się przygotowuję bardzo pilnie, bo Kasia może wyglądać jakoś na tą żeglugę. Co chłopaki robicie? Bawimy się Lego. Lego? Dobra, a to co, słuchajcie, jemy obiadek i będziemy zbierać się. No. Jak tam kajak? Nie wypłynie z garażu? Nie obiecujesz? No dobra. Obiecuję. Już jeden kajak straciliśmy. Gwarancję. Też rękę by dali sobie odziąć i już by nie mieli dzisiaj ręki. Tak? Pierwszy dziewiczy test Anny zasługuje na wspaniały posiłek, który przygotowała Katarzyna. Proszę bardzo. Proszę zaprezentować. Szef kuchni. A ręczniczek na tym? Ręczniczek. Brudny, trochę brudny, ale nieważne. Dobra, no słuchajcie. Ten sposób, no. Tak? Pięć gwiazdek. Uje, bazylia. Czy jeszcze sobie pani czegoś życzy? Proszę usiąść i doszczycić nas swoim towarzystwem. Ojej, potrzebna będziesz potem do odbijaczy. Nie, no to ja. Trzeba dzisiaj machać bosakiem przy kotwicy. To nie ja, mamy do tego mięśnie tutaj. To ty będziesz nadzorować to, okej? Okay? Ja będę ten, zaraz się podzielimy zadaniami. Robić. Wesoły jak to Stopowicz, tak. Jak to Stopowicz, tak. Tutaj taka duszyczka. Mały Bartek. Hejka. Czyli Bartek Junior. O. Teraz mamy mapę. Teraz wam pokażę. Mamy tutaj St. Lucia. Może tak, będzie łatwiej. Więc jesteśmy tutaj i musimy przypłynąć sobie Rodney Bay. Więc 16 mil, więc nie tak dużo. Do dzieła. Dzieci oglądają bajeczkę. Dobra, tu ja trochę. Pierwszy krok. Dobrze. Okej, okay, ja podjadę troszkę do przodu, zwolnij sumę, jak zwolnisz sumę, to daj mi znak i wtedy mi byś mógł też zjeść boja, żebym nie wjechał. Dobra. Czysto! Widzisz ją? Proszę bardzo, kobieta za sterem. Jak się czuję? Nerwy są? Motyle w brzuchu? Na wszelki wypadek jadę tyłem. Zaraz wrócimy. Ale to na razie klar, zrobione. Mamy dziwny dźwięk. Jakiś samolot chyba. To chyba samolot był. Dziwny dźwięk. Przeżywiona na wszystkie dźwięki. Trzeba zachować czujność. Brawura na żaglach. Brawura na żaglach na pewno nie jest wskazana. Sumy ogarnięte? Tak, ogarnięte. Pięknie. Okej, pierwsza masakra. Pierwsza awantura. Awaria. Lego rozwalone. Trzeba naprawić. No dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Pół godziny za nami. Wyjeżdżam za Zacypel i to będzie ten moment, gdzie można postawić żagiel. Więc powoli mówimy pa pitonom. Czekaj, moment prawdy. Za chwilę chyba trzeba postawić żagiel, więc koniec silnikowania. Ale na razie.
razie muszę minąć trzy żaglówki, które zbliżają się powoli do nas. Widać je gdzieś tam. Więc wolałabym postawić żagle, jak nikogo już nie będzie. Blondynka za sterem. No. Dokładnie. Mamy tutaj największą pomoc naszego nawigatora Juliana. Julian, sprawdzasz, co się przed nami dzieje, co na naszym kursie? Czy jedziemy w skałę, a czy jedziemy i prosto w piton? Piton jest za nami na szczęście, ale okej, dobrze, że sprawdzasz. To patrz na to, czy nie jedziemy prosto w skały. O, rybki latające. Rybki latające, tak? Hej, słuchajcie, dzisiaj jest bardzo szczególny dzień w życiu naszego statku, w życiu Aniu, no i w moim też. Ania dzisiaj pierwszy raz płynie łódką sama jako kapitan. Co prawda bardzo krótki rejs, ale niemniej jednak całkowicie samodzielnie. No, prawie całkowicie samodzielnie, bo oczywiście wielki brat czuwa, więc tutaj siedzę na lotnisku przed wylotem, oglądam, co się dzieje z jej pogodą, patrzę, gdzie jest. I również jest to taka mała kula szpiegula, która potrafi zajrzeć w cały system elektryczny, na podstawie którego można też dużo, dużo wywnioskować na temat tego, co się dzieje z łódką. W każdym razie trzymam kciuki za to, żeby Ania bezpiecznie dopłynęła, zanim ja wyląduję w Berlinie. Tragedia, elektryczny kapestan po prostu, na co mi przyszło. Mamy 5 węzłów, czyli właściwie tyle samo co na silniku, no ale w ciszy. Tam za mną, za plecami jedzą ptasiemleczko, to jest skandal. Przywiozłam je własnoręcznie. Tutaj jest kolega doświadczony, on pływa na Fryderyku Chopinie, więc on na pewno ma większe doświadczenie niż ja i skarżę. No pływał. Pływał. Podobało ci się? Nie, to był fantastyczny etap w moim życiu, także było cudownie, ale trzeba iść dalej. Ach, ambitny. Kochanie, widzisz to teraz? 12, nie 2. W takim tempie nie zdążycie na imprezę. Mój tato mówił, żebym za szybko nie wpłynęła. Więc to wszystko wina taty. Potrzebujemy, okej, okay, mamy tak. To jest najmniej ważna jak rzecz w tym. W milionera. 50-50. Czyli albo wybrać żagiel, albo wyluzować. Tego powiedzieć, nie powinny być komentarze. Telefon w tym do przyjaciela. Wabank. Sprawdzę mapę, wy sobie tu wypatrzcie. Ja sprawdzę, czy telefon. Czy co, kochanie, co wy tu robicie, chłopaki? Jak się płynie? Co, kochanie, jesz? Bawi się. Okej, okay, a ja sobie sprawdzę mapę. Dzień dobry, kochanie. Ja się właśnie ci miałem pisać, że za chwilę powinno zacząć grać. No to jak jest stąd, to postawię gienie i jedź. Ale my płyniemy na gienie, kochanie. Płyniemy na żaglu w tym czasie. To jest problem z tym, na ile tą gienie mam jeszcze wybierać, czy nie. Jak niczki wewnętrzne podwiewa, to masz przebraną. Jak niczki zewnętrzne podwiewa, to masz niedobraną. Mhm. Czyli jak niczki wewnętrzne... No, mówiłam, że blondynka ze sterami. Niczki wewnętrne. Tak. Jak niczki wewnętrzne... Bo dzisiaj jest... Nie widzę. Muszę iść na zewnątrz. Wydaje mi się, że... Bo było... To w takim razie ten. Za bardzo wybrałam. No. Ale wiesz to? Trochę przebrana jest dobrze, bo tam bardzo mocno się kręci wiatr, więc okay. Lepiej mieć troszeczkę przebraną. Dobra. Co, kochanie, co nam podjadasz? Jabłuszko. Jabłuszko? No to dobrze, jabłuszko jest smaczne. Okej, okay, minęliśmy właśnie chmurki, takie deszczowe. Ten wiatr kręci, więc raz płyniemy, raz prawie stoimy. No ale jakby te 5 węzłów poruszamy się do przodu, więc nie jest źle. Pokazuje nam, że będziemy 17.50, to no to chciałabym w ogóle zakotwiczyć przed zachodem słońca. Ktoś teraz pokazuje właśnie 17.54. No i kolejne chmurki deszczowe się zbliżają. Za chwilę tutaj zacznie wiać. Zobaczymy, jak to wpłynie na naszą prędkość. Julian, widziałeś jakie chmury burzowe? Zobacz. Zobacz, jak się zapoprało niebo. Całe chmury. To znaczy, że zaraz musimy ściągnąć żagle. Tak, to znaczy, że musimy ściągnąć żagiel. Tak, masz rację. Sprawdzimy ekspertów. Znaczy to 4 latka i 40 tysięcy mil morskich na karcie. Czyli się
Jestem już wielkim chłopakiem. Jesteś wielkim chłopakiem i wielkim żeglarzem. Deszcz będzie padał. Bułeczkę, a Kasia ma już dla ciebie bułeczkę. Proszę. Szuma bułeczka. Ego, bułeczkę. Pobutek też chce bułeczkę. Jego będziemy stąd obserwować. Będziemy stąd obserwować chmury. I wszystko idzie całkiem nieźle, sprawnie. Jedyna kwestia jest taka, że mamy godzinę 16:38, a jeszcze mamy trochę, mam 8 mil. Co to będzie? Chciałabym zakotwiczyć przed zachodem słońca, więc musimy tam dojechać przed 18, więc mamy półtorej godziny. Jedziemy dalej. Ja jestem taką osobą. Tak, jest 18:07, więc zbliżamy się do Rodni. Za chwilę zrobimy skręt i będziemy wchodzić do zatoki. I miejmy nadzieję, jeszcze słoneczko będzie dawało nam troszkę światełka. Tylko musimy na razie minąć taką pełną skałę, którą mamy przy wejściu, i potem sobie skręcimy w prawo. Zaraz bliżej. Nie mamy z tych światła na 10-15 minut, więc no, tak się dzieje, że właśnie docieram do celu, więc no, już tutaj już bliziutko, już widać kotwicowisko. Nie ma dużo łódek, więc spoko. Więc po prostu sobie zaparkujemy na jakiejś takiej pierwszej miarę płytkiej powierzchni. Kupiczmy. Gotowi? Akurat deszcz zaczyna padać. Uhu! To była masakra. Oh, słuchajcie, w ogóle tak, bo nie nagrałam tego. Jak już dopłynęwaliśmy, to przez 40 minut walczyliśmy z kotwicą, żeby ją w ogóle wyciągnąć z prywatnicy. Więc generalnie podejście mieliśmy pierwsze super, ale potem nasza kotwica wymaga wywalenia jej z prywatnicy. Więc generalnie młotki, wszystkie haki, żeby ją wyciągnąć, więc zajęło nam to pół godziny. Na szczęście co? Na szczęście to jest miejsce, gdzie stanęliśmy z tyłu, gdzie mieliśmy czas na to, żeby to zrobić, podryfować, no i teraz co? No i mamy mamy rannych. Daliśmy radę, ale mamy rannych. Palec jest? No nie palec, tylko... Co tam się stało? Pokaż. Ten. Bardzo dziękuję, pokaż. Fantastyczne to ja dziękuję manewry. Tutaj za moją... Pokaż ten palec. Wszystko okej? Okay? Dobrze jest. Auka. Poświęcenie, Kuba, to jest prawdziwe. Ekipa, piona. Tylko nie ta okrwawiona, nie? Mimo tego, mimo jakiegoś tam problemu stresu nie było jakiegoś wielkiego. Nie, no naprawdę. Tu mieliśmy też fajne miejsce, bo tu można było stanąć w dryfie. Ale... Ania zachowała się profesjonalnie jako kapitan przy problemie z naszą kotwicą, która nie chciała wypaść z prowadnicy i jesteśmy z niej dumni, bo było to naprawdę bardzo dobrze przeprowadzone. Była dobrze przeprowadzona akcja. Bez nerwów. Super. Na totalnym chillaucie. Super, na luzie. Tak? Potwierdzam. Bez nerwów, z planem. Okej, okay. Nie, no z planem awaryjnym. Nie, no bo jakoś. Co? Tak. Nerwy nie pomagają mi w takich sytuacjach. Nie, tylko no. Naprawdę komplikują. I... Pani problem. Nie mój. Pani problem. No pani łódka, pani problem. Dokładnie. Muszę szybko napisać Bartkowi maile do kokpitu. Bo oczywiście jak wjeżdżaliśmy tutaj do zatoki, to właściwie z kołową wtedy, więc generalnie oczekuję informacji z ziemi. Zakotwiczeni. Idź spać. Nie denerwuj już pasażerów w tym samolocie. Kochani. Julian, jak ci się płynęło pierwszy raz tylko z mamunią bez taty? A dostanę buziaczka za to, że przypłynęliśmy taką całą drogę. No to ja na tę okazję postanowiłam wypić lampkę winka, a Kasia stwierdziła, że co? Zastwierdziła. Kasia robi drinki mocne. Tak, bo dzisiaj jest odwrócenie tradycyjnego schematu. Mamy kobietę kapitan, kończymy z tutaj stereotypami i
tak dalej. Mamy kobietę kapitan i dzisiaj alkoholem. Barmanem jest Kasia. Tak, alkoholem zajmuje się Kasia, a ja robię kolację. Ja jako kapitan nic nie robię. Dobra, czas i spać, a czy nie? Czas wyjdzie się na imprezę, jedę spać. Dobranoc. Segredos dentro da floresta de luz pra te amar, abre a consciência dos seus filhos a crescer.